tak jak wypakujesz piwór z pokrowca, to zawsze go sobie ten puch napowietrzam i w momencie takiego obracania on się po prostu rozprowadza, rozpręża się i rozprowadza. Co do tego przemieszczania puchu, to wielkość tej komory jest tak dobrana do ilości puchu, że w momencie, kiedy on się już rozpręży, to w czasie spania, w takiej normalnej pozycji, jak użytkujemy śpiwór, on się tutaj po prostu no nie będzie przesuwał, tak? Kiedy go wyjmiemy z pokrowca, może być jakoś tam przemieszczony, natomiast no za każdym razem, bo ten śpiworek przerzucę, i wtedy ten puch normalnie jest rozprowadzony. Rozprowadzony równo. Nie przesuwa się po prostu. Tak to wygląda. Ten puch się nie przesypuje z tamtej strony do dołu, tak? Oczywiście jak się postaramy, to się przesypie, ale normalnie leżąc i się obracając z boku na bok, to puch się nie przemieszcza.
No i jeszcze może tak zrobię, że łapię teraz za nogi i go tam. No i tak wygląda, tak? Po parę razy tam do góry podciągałem. No i nie ma tak, że tutaj nie ma puchu.